dla wielu osób ogromnym zaskoczeniem było to, że odeszłaś u szczytu sławy z zespołu Ich Troje. Jak ty wspominasz ten moment, te 2 lata, które spędziłaś wraz z Michałem i z zespołem? Właśnie dzisiaj o tym w studiu Dzień Dobry TVN mówiłam, że tak naprawdę to były 2 lata, ale to jakby było kilka lat tak naprawdę, bo tyle doświadczenia i tyle, ile się działo na przestrzeni tych 2 lat, to naprawdę jest coś, no nie do w ogóle uwierzenia. Teraz sobie przypomnę, to nie wiem, czy jest teraz jakiś zespół aż na takim topie. No myśmy grali codziennie koncerty, czasami 2 razy dziennie. To było po prostu coś no, trudnego do udźwignięcia, czego ja się okazało nie dźwignęłam, bo po 2 latach po prostu już byłam tak wypalona, że wiedziałam, że muszę zrobić przerwę, albo odejść, cokolwiek musi nastąpić jakaś zmiana. No i postanowiłam odejść. Żałowałaś kiedykolwiek swojej decyzji? Nie mogę powiedzieć, że żałowałam, ale często wracałam myślami i się zastanawiałam, co by było, gdybym została, a co by było, gdybyśmy, nie wiem, cośkolwiek zrobili innego, ale to w ogóle dotyczy całego mojego życia. Mam już trochę lat, nie powiem ile, wszyscy wiedzą, ale to tak jest, że podejmujemy jakieś decyzje, a ja jestem taka, że w ogóle lubię bardzo zmiany. Nie boję się tego, lubię na chwilę wyjść ze swojej strefy komfortu, co takie teraz jest modne, lubię to i lubię wyzwania, więc to też tak potraktowałam, bo nie miałam jakiegoś super pomysłu na życie, wiedziałam, że tego nie mogę robić. A jak zareagował na to Michał? No, nie pamiętam w tej chwili nawet, co powiedział, ale myślę, że on myślał, że ja żartuję sobie po prostu, że tak sypalnęłam, że jestem zmęczona, odchodzę, dramatyzuję baba. No, nie pamiętam. A to jest jakoś na przykład tak, że ty odeszłaś z dnia na dzień, czy dałaś mu trochę czasu na poszukanie innej wokalistki? Nie, to było całkiem z dnia na dzień. Odeszłam, gdy byliśmy w trasie w Stanach Zjednoczonych i później jeszcze tylko ustaliliśmy, że gramy Eurowizję razem. Zagram Eurowizję, no to w zasadzie nie z dnia na dzień, bo mieli 3 miesiące na to, żeby znaleźć sobie wokalistkę, ale nie szukali, bo myśleli, że jednak mimo wszystko żartuję. No ja nie żartowałam, może niestety, nie mam pojęcia. Nie żałuję tego, naprawdę mam ekstra życie, fajnie się to wszystko potoczyło. Były górki i dołki, były różne sytuacje w moim życiu, ale zawsze wychodziłam z tego, to jest bagaż doświadczeń. Ja to chciałam, chcę i cieszę się, że tak to wszystko wyszło.